ciemno już prawie od samego rana, od 16 to już w ogóle jest ciemno. W mojej ulubionej kawiarni pojawiła się kawa o smaku piernikowym, a to niezaprzeczalny znak tego, że święta i Mikołajki coraz bliżej, dlatego dzisiaj w Kwadransie Kultury m.in. o prezentach. Marcin Majka, zapraszam. Coś maksymalnie szczerego i prawdziwego, w pewnym sensie historyczny. W Kijowie i w Madrycie. W Galerii Schody wystawa Południe Karoliny Lillpop. Ciekawa artystka i ciekawe obrazy mnie przypominają trochę baśnie z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Wystawa potrwa od 25 listopada do 7 grudnia. Dokładnie. Mnie, czemu zdecydowałam się na taką oniryczną i trochę bajkową tematykę malarstwa. I wydaje mi się, że ma to bezpośredni związek z moją ideą malowania. Staram się pokazać coś maksymalnie szczerego i prawdziwego, wyjść pod powierzchnię rzeczywistości, w głąb siebie i przedstawić to na płótnie. A z drugiej strony, taki sposób obrazowania daje mi bardzo duże możliwości stricte malarskie. Mogę dowolnie łączyć formy, kolory, poszukiwać, tak jak w malarstwie abstrakcyjnym. Na zakończenie jeszcze jedna istotna informacja. Bądźcie grzeczni. Mam jeszcze kilka dni do tego, żeby wyrównać bilans plusów i minusów, żeby Mikołaj ciekawe prezenty przeniósł. Do zobaczenia.